Przyjaciele, zatrzymajcie się na chwilę. Zatrzymajcie się na moment. Chciałbym wam powiedzieć historię. 2000 lat temu chodził tutaj po ziemi człowiek. Doświadczył wszystkiego. Doświadczył każdego problemu z wyjątkiem jednej rzeczy. Z wyjątkiem błędu, z wyjątkiem grzechu. Potem ten człowiek dał siebie zmasakrować. Dał siebie skatować, poniżyć i ośmieszyć. Dał siebie dojechać, dojechać do dna. Dał siebie zabić, dał siebie podrzeć, dał siebie rozerwać i w potężnych cierpieniach umarł na krzyżu, po to, żebyś ty nie musiał iść do piekła. I ja przyjąłem ten wielki dar z nieba. Przyjąłem go osobiście. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwym człowiekiem. Wiecie, ten człowiek, który chodził, to był jednocześnie człowiek, ale również Bóg. Jego imię to Jezus! Nie ma innego imienia, przyjaciele! Nie ma potężniejszego imienia! Jezus! To potężne imię! To potężne imię! Kiedyś na to imię zetnie się każde kolano! Każde kolano! Twoje kolano też! Twoje kolano się zegnie! I twoje, przyjacielu! Twoje kolano się zegnie! Tak jak moje się zegnęło, zgięło kiedyś! 2000 lat temu chodził po ziemi człowiek! Człowiek i Bóg! Tenże człowiek i tenże Bóg wydał za samego siebie z miłości do ciebie, przyjacielu, z miłości do ciebie. Nie jestem w stanie tego wyrazić słowami, ale ja doświadczyłem tej miłości, która uwalnia, która wzięła wstyd, wzięła cały wstyd, poniżenie, odrzucenie, w którym ja się zanurzyłem przez wiele lat w moim życiu. Zanurzyłem się w odrzuceniu, w poniżeniu, w smutku, w depresji, ale On przyszedł i mnie podniósł. Przyszedł do mnie Bóg, żywy Bóg, żywy Bóg i podniósł mnie. Posadził na tronie z Jezusem Chrystusem i dzisiaj stoję przed Tobą jako Syn Boga Żywego. Mam Ojca, ja jestem Jego Synem, jesteśmy jednością. Czy Ty pojednałeś się z Bogiem? Czy dalej dajesz się dojeżdżać temu frajerowi diabłu, który jest mistrzem wykręcania prawdy? Mistrzem wykręcania prawdy. Ale ja mówię Tobie, Boże, jesteś wielki i potężny, a Tobie, diable, mówię publicznie, tutaj w Warszawie, jesteś zwykłą szmatą, jesteś frajerem przegranym, nie masz nic do mnie. Diable, nie masz nic do mnie, poniżam Cię, publicznie Cię poniżam tutaj, poniżam Cię, bo nad Tobą panuje Jezus. A jeżeli Tobie się to nie podoba, to chodź, przyjacielu, uwolnię Cię, bo w Tobie jest kłamstwo. Jeżeli Cię teraz boli to, co mówię, to masz prawo do wolności z krzyża, masz prawo do wolności z krzyża. Ja przyjąłem tę wolność, złamałem pewnego wieczora kolano i powiedziałem, Boże, ja Ciebie nie znam. Nie znam Ciebie, ale chcę Cię poznać. I wiecie, On przyszedł do mojego życia. On przyszedł do mojego życia. Bóg jest realny. Bóg jest bardziej realny niż nauka, niż wiedza. Wiecie, wiara jest pewnością. Wiara jest absolutną pewnością. Ja dzisiaj żyję w potężnej pewności i wolności. Jestem kochanym synem, za którego umarł Jezus Chrystus. Zapłacił cenę za tę wolność. Wiecie co? Możesz iść na kebab, możesz iść do teatru, możesz się bujać fajnym samochodem, możesz pójść, posłuchać relaksacyjnej muzyki i odczuć spokój. Ale Bóg daje pokój, ponadnaturalny pokój. Ja dzisiaj zasypiam na plecach jak małe dziecko, w ramionach Ojca. W ramionach Ojca zasypiam jak małe dziecko, bo wiem, że nie ma prawa nic mi się stać. Że nawet jeżeli bomba nuklearna by spadła na ten kraj, to zrobi mi tylko przysługę, ponieważ ja jestem pojednany z Bogiem w świętej krwi Syna Bożego. Przyjacielu, chcę Ci powiedzieć, jesteś duchem. Już teraz tutaj jesteś duchem. Jesteś duchem. Pytanie moje, gdzie Twój wieczny duch wybiera się, kiedy opuści to ciało? Gdzie Twój duch wybierze się, kiedy opuści Twoje ciało? Ja Ci powiem, gdzie się wybierze. Wybierze się albo do piekła, albo do nieba. Nie ma innej drogi. Mój duch wybiera się do nieba, dlatego że Jezus Chrystus zamieszkał w moim duchu, połączył się na zawsze i nic nie ma prawa wyrwać mnie z Jego ręki. Zrobił to z miłości. Zrobił to z miłości. Przyjacielu, problemem człowieka nie jest żaden inny grzech niż tylko nieznajomość Boga osobiście. Nieznajomość żywego Boga osobiście. Czy Ty znasz
znasz Jezusa? Czy Ty mówisz coś tylko do Niego czasami w niedzielę, czasami może w święta Wielkiej Nocy, cokolwiek to dla Ciebie znaczy? Moje pytanie, czy masz z Nim relację? Czy masz z Nim bliską, intymną więź? Czy masz z Nim taką relację? Wiesz, ja mam, dlatego mam odwagę stać przed Tobą tutaj. I to jest jedna rzecz, mam odwagę stać. Druga rzecz, kocham Cię, przyjacielu. To jest moja miłość do Ciebie. Ja jestem szczerze przerażony tym. Wiecie, że ludzie idą do piekła. Ludzie idą do piekła każdego dnia. Tysiące ludzi idzie do piekła, a ja po prostu tego nie chcę. I postanowiłem mówić każdemu, kogo spotkam, o tym. Mówić, że spotkałem żywego Boga. Żywego Boga. Nie w tym kraju, gdzie potężnym duchem jest religia. Potężnym kłamstwem jest humanizm. A drugim potężnym duchem jest odrzucenie. Ale to jest popierdółka wobec wielkiego, potężnego Jezusa! Na to imię ugnie się wszelkie kolano. Wszelkie kolano się ugnie na to imię. Nie ma większego imienia danego pod ludziom, w którym jest ratunek. Nie ma. Doktor cię nie uratuje, psychiatra cię nie uratuje, coach cię nie uratuje, przyjaciel cię nie uratuje. Uratować cię może od samego siebie tylko żywy Bóg. To On może wzbudzić cię z martwych. On może wzbudzić cię do życia. Wiecie, Bóg w ogóle nie porusza się w kategoriach dobra i zła. W ogóle Go to nie interesuje, czy człowiek jest dobry, czy człowiek jest dobry, czy zły. Jakakolwiek moralność jest jak brudna, splurawiona szmata w oczach świętego Boga. Dlatego On postanowił zejść na ziemię, oddać swoje życie i wzbudzić każdego, kto tylko uwierzy w tę prostą prawdę. Wzbudzić do życia, posadzić Chrystusem na tronie i uczynić człowieka prawdziwie wolnym. Przyjacielu, weź tę wolność. Jestem dzisiaj listem Chrystusowym, napisanym świętą krwią. Świętą krwią. Bardzo drogo jestem kupiony. Jestem bardzo drogo kupiony. Nie ma większej ceny niż to, co zrobił Jezus. Nie ma większej ceny. Wiesz, twoje jedno życie, przyjacielu, jest więcej warte niż skarby tego świata. Dlatego proszę Cię, pojednaj się z Bogiem. Zrób sobie przysługę. Zrób sobie coś przed weekendem. Idź do nieba. Wiecie, co wielkim kłamstwem jest to, że myślimy, że możemy dodrapać się, doczłapać się do nieba, przekonać Boga swoją uczynkowością. Słowo Boże mówi łaską, łaską, niezasłużoną przychylnością jesteśmy zbawieni. Boże, to dar, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. Przed Bogiem, wiecie co, nie możemy się chlubić. Stań w prawdzie dzisiaj, powiedz, że jesteś. Powiedz, jaki jesteś, powiedz szczerze Bogu, co czujesz, powiedz Mu, czego znasz, czego nie znasz, powiedz Mu, bądź szczery przed Nim, stań w prawdzie, przed samym sobą i powiedz, Boże, chcę Cię poznać, bo ja nie wiem, czy ja Cię znam, ja się boję. Jeżeli się boisz, to powiem Ci, jesteś pod wpływem lęku, a Bóg daje ducha synostwa, który woła tatusiu, ducha synostwa, który daje Ci pewność i pokój w sercu. Przyjacielu, pojednaj się z Bogiem, oddaj swoje życie Jezusowi. Powiedz, Boże, nie znam Cię, ale chcę Cię poznać. On patrzy na serce, Bóg patrzy na serce. Możesz stać i grać przed drugim człowiekiem, świętoszka. Możesz nawet być fajnym, dobrym człowiekiem, dawać kasę na Orkiestrę Świątecznej Pomocy każdego roku. Możesz kochać swoje dzieci, ale powiem Wam, nie ma jednej normalnej rodziny. Nie ma ojcostwa poza prawdziwym ojcostwem, które pochodzi z nieba. Ja doświadczam synostwa, ponieważ mam ojca, prawdziwego ojca, który mówi cały czas do mnie, synu, kocham Cię. Ja budzę się każdego dnia i mam pewność, i mam taki pokój w sercu i radość, szczerą radość. Nie jestem w stanie Ci od tego opisać, ale mam radość. Radość tego, że jestem Synem Bożym. Drogo jestem kupiony krwią Jezusa Chrystusa. Za Ciebie On też umarł, przyjacielu. Oddaj Mu swoje życie. Oddaj Mu swoje życie. Pojednaj się z Bogiem. Zrób to sobie. Pojednaj się z Bogiem. Ja się pojednałem z Bogiem. Dzisiaj mam pewność, że nic nie ma prawa mi się stać. Są trzy możliwości, kiedy odejdę z tego świata. Albo syty dni w wieku powyżej 100 lat.
albo Jezus wróci, nie wiemy kiedy, ale wróci po mnie, między innymi po mnie, albo wyjawię gdzieś na koniec świata i będę mówił tak jak tutaj do siebie, nie wiem, do kraju muzułmańskiego i oddam życie z dumą za Ewangelię, za dobrą nowinę, bo wiecie co? Tylko życie jest w Bogu, tylko w Bogu jest życie. Ja jestem schowany w Jezusie, ja żyję, prawdziwie żyję, przyjacielu, pojednaj się z Bogiem dzisiaj.